Cześć wszystkim. Witam Was serdecznie na naszym pierwszym podcaście. Udało się zebrać naszą dwójkę. Ja i Tomek siedzimy właśnie razem i postanowiliśmy pogadać trochę o RPG i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mnie już znacie, ale myślę, że warto przedstawić Tomka, który kilka razy miał cameo już na tym kanale. Mogliście słyszeć o jego ciekawych rozwiązaniach w kwestii różnych sesji. Także myślę, że Tomek warto, żebyś się przedstawił. Cześć, tu kolega Tomek. Siema. Tak, wiem, byłem kilka razy, pojawiałem się w kanałach. Krzysiek, dzięki za umieszczenie mnie w swoim kontencie. Ja na dzisiaj przygotowałem całą agendę naszej dyskusji, więc co złego, to do mnie. Chciałem, żeby nasza rozmowa miała formę luźnej dyskusji. Pierwotnie rozważaliśmy kwestię Q&A, po prostu, żebym zadawał pytania Krzyśkowi, ale stwierdziliśmy, że lepiej będzie po prostu porozmawiać luźno, tak jak na co dzień w prawdziwym życiu zdarza nam się po prostu usiąść przy jakiejś coli, herbacie i po prostu porozmawiać o tematy. No, ja jestem od wielu, chyba 16 już lat IMG i graczem, tak samo jak Krzysiek. Zarówno gramy, prowadzimy na zmianę, gramy razem przez te, można powiedzieć, ponad dekadę, więc znamy się jak łyse konie pod względem RPG-owym, ale zawsze znajdzie się jakiś nowy temat, żeby porozmawiać, omówić coś nowego, nowości albo wydawnicze, nowości w naszym prowadzeniu, pomysły, refleksje na temat siebie, innych graczy, naszych kampanii. No i stwierdziliśmy, że może warto będzie się tym podzielić, tym bardziej, że Krzysiek ma swój kanał, Mała Wieś, który właśnie, jak wiesz, słuchamy. No i dobra, to jeśli chodzi o mnie, to tyle. Jestem zapalonym graczem, gram, prowadzę głównie RPG. To moje tak naprawdę ulubione hobby. Wierzę, że Krzysztofa również, tak, gdy nie siedzi na siłowni. Tak, tak. Dobra, więc zacznijmy od podstawowych pytań, tego co tak naprawdę, tego przedstawmy się bardziej może naszym słuchaczom. Powiedz, Krzysiek, co w RPG lubisz najbardziej? Tak po prostu. Powiedziałbym chyba, że najbardziej lubię samo RPG, bo jest tego bardzo, bardzo dużo. Ale jeżeli mam powiedzieć tak na szybko, to jest chyba ten moment, kiedy jak tworzysz sesję albo siadasz razem przy wspólnym stole i to jest niezależnie, czy jesteś jako gracz, czy jako mistrz gry, to ten moment, kiedy na stół wjeżdża jakaś historia, coś, co ktoś, ty czy twój mistrz gry ułożył sobie w głowie, a ta historia zostaje tak naprawdę napisana przez całą waszą grupę na nowo i uważam, że niesamowite jest to, że produkt jednej osoby staje się potem produktem całej drużyny, produktem wszystkich, którzy siedzą przy stole i nieważne jakie były założenia tego scenariusza, który razem macie wspólnie rozegrać, jesteście w stanie całkowicie go zmienić i napisać go pod siebie. I to jest bardzo fajne, że w dwóch różnych grupach ta sama przygoda nigdy nie będzie wyglądała tak samo. Myślę, że to jest takie najfajniejsze, tak na pierwszą myśl, najfajniejsza rzecz w RPG dla mnie. Czyli to, że historia wynika z samej rozgrywki, tak? Czyli to, że najpierw ktoś coś przygotował, następnie zaimplementował, poprowadził łącznie z całą grupą znajomych i wyszło z tego no, unikatowe doświadczenie. Dokładnie, dokładnie. To jest dla ciebie. Tak, że nie będzie dwóch takich samych kampanii. Wydaje mi się, że jest to niemożliwe. Nie dam sobie nic za to uciąć, ale myślę, że ciężko jest lub ktoś musiałby się bardzo, bardzo uprzeć, by dokładnie dwie kampanie czy dwie przygody rozegrane w dwóch różnych zestawach ludzi wyglądały tak samo. No to raczej jest niemożliwe, biorąc pod uwagę jeszcze, że mamy, należy uwzględnić graczy, tak, którzy mają swoją agendę. To jest o tyle ciekawe, że gramy tyle czasu razem, a w sumie, jeżeli miałbym powiedzieć, co jest dla mnie najważniejsze w RPG, to powiedziałbym, że dla mnie najważniejszy podczas samej gry jest dobry challenge. I nie mówię tu tylko, a wręcz nie mówię tutaj o wyzwaniach mechanicznych, te mnie praktycznie nie interesują, bo rzucać kostkami potrafi każdy. Ja lubię, kiedy z tej historii, o której ty mówisz, wynikają konkretne problemy do rozwiązania, które przy stole albo mogę jako MG graczom przedstawić, albo jako gracz mogę je rozwiązywać.
Mam na myśli tutaj problemy zarówno przygodowo, typowe, przygodowe, takie jak pułapki, przeszkody do przejścia, a także problemy społeczne, polityczne. To jest dla mnie najlepsze. I widzę w tym pewne połączenie między naszymi gustami, czy tymi elementami RPG, które tak najbardziej lubimy, że obie te rzeczy tak naprawdę rozwijają się w trakcie rozgrywki. Są adresowane na bieżąco i jest duża szansa, że ten sam problem do rozwiązania, zwłaszcza problemy natury społecznej, politycznej, intrygi, zostaną rozwiązane w całkowicie różne sposoby, zależnie od ludzi, z którymi grasz, więc widzę tu to połączenie. A powiedz, myślisz, że czy wyzwaniem też jest dla ciebie na przykład odegranie czegoś, czy bardziej chodzi o sytuację taką, w której twój umysł jest wystawiony na próbę? No nie będę kłamał, chodzi bardziej o to, że o to kombinowanie, o konkretny challenge dla mnie, dla mojego, brzydkie słowo, intelektu, tak? Takie intelektualne wyzwanie, jak można coś rozwiązać. Tak naprawdę większość graczy, jak wierzę, nie jest tak dobrymi aktorami, jak chciałoby się uważać. Ja też wiem, że nie jestem najlepszym aktorem, ale mam o sobie dobrą opinię jako roleplayerze. Zresztą o tobie, Krzysiek, też. Większość graczy, właśnie wydaje mi się, że obecnie, jeśli chodzi o wyzwania związane z odgrywaniem, to powiedzmy, że szeroko rozumiana społeczność RPG trochę za dużą wagę przykłada do samego aktorstwa. Myślę, że może to wynikać z wszechobecnych streamów rozrywkowych, w której ta część aktorska jest być może najważniejsza, żeby sprawiała przyjemność odbiorcy, a sam role-playing, czyli wczucie się w postać, zrozumienie jej intencji i decydowanie w ramach postaci, nie jest tak zauważalne z zewnątrz, aż tak naprawdę. Nie usiądziesz z ludźmi, z żywymi ludźmi przy stole lub przy internecie, przy Discordzie i nie zaczniecie opowiadać sobie tej historii. To jest sam role-playing jak najbardziej jest wyzwaniem, bo to jest kwestia, jak połączyć rozwiązanie konkretnego problemu, jak jednocześnie odegrać go w ramach swojej postaci. Ja widzę w tym jak najbardziej challenge. Tak, tak. Jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałeś, właśnie zauważyłem, że zwłaszcza chyba wśród środowisk, które wśród streamerów, że bardzo często najbardziej lubiane postaci wśród ekip, które streamują swoje gry RPG, to te, które mają jakąś charakterystyczną cechę właśnie w odgrywaniu aktorskim, czyli na przykład robią jakiś śmieszny głos, założą śmieszną czapkę, i zauważyłem, że właśnie jest traktowane jako takie mityczne już wczuwanie się w postać. Nie myślenie jak postać, ponieważ moim zdaniem ktoś może rewelacyjnie odgrywać zachowania swojej postaci, mówiąc po prostu nawet w trzeciej osobie, co ta postać robi. Natomiast właśnie zauważyłem, tak jak wspomniałeś, że umiejętności aktorskie bardzo często mylone są z tym, jak postrzegamy w sumie roleplay i że często właśnie ten śmieszny głos, czy ten charakterystyczny głos jakoś fajnie imitowany, może ktoś mógł ćwiczyć, ktoś może mieć doświadczenie, niekoniecznie jest to traktowane właśnie jako ten najbardziej pozytywna rzecz w RPG, ten roleplay. Ale w sumie trochę zbaczam z tematu. Znaczy nie, no, uważam, że jak najbardziej jesteśmy w temacie. Mówimy o tym, co jest dla nas najważniejsze w RPG, a roleplaying znajduje się, jest jednym ze słów składowych samej nazwy naszego hobby, więc jesteśmy bardzo w temacie. Zresztą nawiązując do twojego tematu aktorstwa i roleplayingu, to na twojej ostatniej kampanii, czy przygodzie, w Zewie Cthulhu pamiętam, jak bałwan zastanawiałem się przy stole, co zrobiłaby moja postać. Mówiąc to dosłownie na głos, co, jak wierzę, nie każdemu i graczowi, i członkowi hobby by się podobało patrzeć, jak ktoś po prostu siedzi przy stole i myśli, co zrobiłaby moja postać. No ale dla mnie takie myślenie jest większą wczutą niż natychmiastowe, improwizowane odegranie, bum, w locie tego, co będzie efektowne, co będzie jakby pchało sesję natychmiast do przodu. To dla mnie nigdy nie jest najważniejsze, żeby za wszelką cenę scenę miała tempo. Nie, to nie jest konieczne. Ważne jest dla mnie właśnie ten role playing, o którym ty zresztą też mówisz.
Tak, tak, bo jeżeli ograniczalibyśmy, powiedzmy, przywilej roleplaya tylko do umiejętności aktorskich, to tak naprawdę musiałbym to z przykrością twierdzić, że większość z nas, wszystkich ludzi z RPG, byłaby bardzo kiepskimi roleplayerami, bo nie wszyscy, a powiedziałbym nawet, że być może raczej nawet mniejszość z nas posiada rewelacyjne umiejętności aktorskie czy wokalne, żeby imitować jakieś głosy, jakieś akcenty. Natomiast to myślenie postacią jest tutaj chyba właśnie najważniejsze i już tak i nie to powszechne takie sprowadzanie wszystkiego do umiejętności aktorskich trochę moim zdaniem krzywdzi tych, którzy tak jak ty przy tym tej okazji, to tym co właśnie wspomniałeś, myślą co zrobi moja postać, żeby albo co ja mogę zrobić, żeby moja postać zachowała się wiarygodnie podczas takiej a takiej sytuacji. Tak, a powiedz Krzysiek, w ogóle, gdy prowadzisz sesję i jesteś MG, masz pod kontrolą wiele postaci niezależnych i tu jest moje pytanie, czy prowadząc NPC-ów prowadzisz ich tak, jak prowadziłbyś swojego bohatera gracza, to znaczy zastanawiasz się, jakby realizowali swoje pragnienia, swoje motywacje, czy bardziej interesuje cię, żeby zapewnić rozrywkę z graczom, żeby dostosować zachowania NPC-ów tak, żeby tworzyć interesujące sceny, żeby napędzać rozgrywkę, dawać pole do akcji graczom. No, są to trochę konfliktujące ze sobą interesy, żeby z jednej strony odegrać realistyczny, żyjący świat z postaciami, które mają konkretne motywacje, konkretne pragnienia, potrzeby i swoją własną agendę, a z tym, żeby zapewnić graczom takich powiedzmy NPC-ów do interakcji, żeby oni sprawiali, że sama gra staje się ciekawsza. No a może twoim zdaniem się po prostu to nie wyklucza? Czy myślę, że chyba to się nie wyklucza. Natomiast może wracając do początku pytania. Ci bohaterowie niezależni, których tworzę w ostatnich latach zwłaszcza, zauważyłem, że bardzo dobrze jest nadawać im motywację tego, co nimi kieruje, że muszą mieć jakieś cele, do których dążą, bo jeżeli to tak nie będzie, to w gruncie rzeczy każdy skończy na tym, że przecież bohaterowie niezależni skończą na tym, że będą po prostu jakimiś punktami do pogadania. Wiadomo, że fajnie jest czasem sobie pogadać o czymkolwiek na sesji między bohaterem a bohaterem niezależnym, bohaterem gracza, bohaterem niezależnym. Natomiast fajnie jest, jeżeli powiedzmy, wiadomo, że nie jesteśmy w stanie stworzyć całego świata w swojej głowie i każdemu nadać motywacji, każdemu nadać charakteru. Wiadomo, że zawsze będzie ten, że zawsze może się przytrafić ten taki przysłowiowy głupi wieśniak, który będzie se plenił i co długie słowo rzucał jakimś przekleństwem lub będzie jakimś strasznym rasistą czy ksenofobem. Natomiast wydaje mi się, że stworzenie motywacji dla powiedzmy takich głównych postaci niezależnych w twojej przygodzie, w twojej kampanii nada im tego, że w pewnym momencie działania bohaterów mogą sprawić, że bohaterowie niezależni staną im się bardziej przychylni lub nieprzychylni. Może to wywiązać naprawdę taką lawinę ciekawych interakcji. Może to skłonić ich do nawiązania znajomości z innym bohaterem niezależnym, którego na przykład ambicje czy plany pokrywają się, czy są przeciwne temu, z którym dotychczas rozmawiali bohaterowie. I myślę, że trzeba mieć w zanadrzu taki, powiedziałbym, core, taką postawę bohaterów niezależnych, gdzie muszą oni być kimś, bo w przeciwnym wypadku będą to po prostu puste postaci, nad którymi będzie świecił się wykrzyknik do pogadania. Tak, rozumiem twoje podejście. Ja sam tak szczerze przyznam, odpowiadając trochę na swoje własne pytanie, że jestem rozdarty, jeśli o to chodzi. To znaczy, że często prowadząc nawet jedną kampanię, stosuję oba podejścia, czyli niektórzy bohaterowie, ci zazwyczaj ważniejsi, kierują się swoimi własnymi motywacjami, a część z nich służy wyłącznie do popychania fabuły do przodu. No, RPG mimo wszystko, jeżeli wracamy już do słów, z których składa się termin RPG, to jego trzeci człon to po prostu gra. Dlatego przyznaję się, że niektóre moje postacie są czysto wyłącznie NPC-owie, są tylko po to, żeby popchać fabułę do przodu albo dać się zabić. Zresztą uważam, że to jest bardzo dobre podejście, żeby nie przywiązywać się do swoich NPC-ów i założyć, że każdy z nich zsie i kiedyś zginie.
uważam, że to jest po prostu właściwe podejście do własnej postaci niezależnych i akurat zgadzam się, że z postawą, że postacie graczy są najważniejsze w całej tej historii. Więc tutaj ja stosuję te oba podejścia. Właśnie muszę przyznać, Krzysiek, że zaskoczyłeś mnie trochę swoją odpowiedzią, bo jestem graczem na twoich sesjach i zawsze wydawało mi się, że jesteś bardzo sfokusowany na swoich graczy, w pozytywnym sensie, że starasz się zapewnić im, nam takie pole do działania, a mówisz, że jednak interesuje cię także odgrywanie konkretnych NPC-ów. To tak mówię, refleksja z mojej strony, że nie spodziewałem się, że umieszczasz tam jakąś większą głębię za tymi NPC-ami. Nawet dla samego siebie. Myślę, że jest to fajne, by wiedzieć, gdy na przykład sytuacja gry podstawi kogoś pod ścianą, by wiedzieć, co może myśleć ta postać konkretnie, albo jaki ma cel i jak to się do niego nawiązuje. Tak jak mówisz, zawsze stawiam bohaterów graczy na pierwszym miejscu, bo to oni są gwiazdami na tej scenie, a nie powiedzmy mieszczanin numer 24. Natomiast to jest też tak, jak mówisz, że trzeba mieć wachlarz, naprawdę pełen wachlarz postaci niezależnych i muszą też być takie postaci, które po prostu pchają właśnie fabułę lub dają się zabić, tak jak też to powiedziałeś, ponieważ w naszych rękach, tak jakby w rękach mistrza gry spoczywa cały świat gry. Cały świat gry, który tak naprawdę trzeba z nim jakoś chodzić w interakcję i choćbyś był najlepszym mistrzem gry na świecie, nie jesteś w stanie stworzyć dla każdego bohatera niezależnego motywacji, dla każdego bohatera niezależnego osobowości. Czasem muszą być też te puste skorupy takie. Tak, jeśli chodzi o naginanie rzeczywistości do potrzeby gry, to spotkałem się z opinią, z którą się w 100% zgadzam, że gdyby mistrz gry odgrywał inteligentnych przeciwników, mam na myśli prawdziwych wrogów drużyny, w sposób realistyczny, gdyby postacie wrogie drużynie były odgrywane z taką samą inteligencją, z jaką gracze prowadzą swoje postacie, to w 50% przypadków kończyłoby się to śmiercią drużyny. Dlaczego? No jeżeli mamy do czynienia z równoważnym przeciwnikiem, który używa całego swojego intelektu, żeby nas pokonać, to prawdopodobnie skończymy w pierwszej karczmie z brzegu zatruci z zatrutym piwem i po prostu nie doczekamy rana. Po prostu zatruci jakimś posiłkiem lub zanurzowani w wychodku. Takie, że tak po prostu powinny kończyć się realistyczne konflikty z inteligentnymi postaciami. Dlatego mamy albo wybór, albo prowadzimy nieinteligentną opozycję na maksa, albo w przypadku opozycji inteligentnej, albo musi być ona słabsza niż postacie graczy, albo musimy iść na pewne kompromisy. Zresztą w wielu przygodach D&D mamy do czynienia ze starożytnym liczem, czyli starożytnym, nieumarłym magiem, który wielokrotnie przekracza mocą siłę całej drużyny. No, jeżeli poprowadzimy go antagonistycznie, to większość drużyny nie będzie miała szans, więc tutaj będzie potrzebny jakiś kompromis. Stąd moje też pytanie było, jak właśnie starasz się prowadzić te swoje postacie. Tak, to jest w ogóle bardzo fajne, co powiedziałeś, bo zresztą rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że przygody do D&D, przynajmniej te ostatnie kampanie, które wychodzą, mają zawsze za głównego przeciwnika jakąś istotę czy osobę postawioną bardzo wysoko w hierarchii całego świata. To są legendarne wyzwania, tak można powiedzieć. I to są osoby, które są w stanie jednym skinieniem palca często zabić dziesiątki czy setki ludzi, więc w czym byłby problem, by zgładzić na przykład bandę pierwszopoziomowych postaci w Dungeons & Dragons. I te kampanie tak naprawdę nigdy nawet nie powinny się zacząć. Znaczy, a na pewno nie powinny się kończyć tak, jak się kończą. Tak, zresztą tak. Możemy mówić o konkretach. Zresztą prowadziłeś, Krzysiek, Tomb of Annihilation, wydane przez Wizards of the Coast. Tak, tak. Chyba tam 2 lata temu, nie pamiętam kiedy. Znaczy, wydane 2 lata temu prowadziłeś w zeszłym roku. Tak? Dobrze tak, mówię? Tak. Czy 2 lata tak, temu? Tak, to było chyba jakoś wiosna, lato zeszłego roku. I teraz pseudo-spoiler, ponieważ główny przeciwnik znajduje się na kładce przygody. Głównym przeciwnikiem jest Asererak, czyli starożytny licz, który podróżuje między planami i buduje lochy, w których giną kolejni śmiałkowie, poszukiwacze przygód i tworzy taki problem Forgotten Realms na Faerunie, że nie działa magia wskrzeszająca, osoby, które kiedykolwiek były wskrzeszone, umierają. Jest to problem globalny,
którym no, z jakiegoś powodu trzeba, musi MG martw się tym, musi wymyślić, w jaki sposób akurat grupa niskopoziomowych postaci zamierza wpłynąć na ten zmieniający świat problem i ostatecznie pokonać tego międzywymiarowego, wielowiekowego, być może żyjącego wiele mileniów licza. A przy okazji uzasadnić, czemu żadna z wielkich postaci tego świata nie zainteresowała się problemem. Tak, ten mityczny Elminster. Tak, to jest, Elminster jest bardzo ciekawą postacią Forgotten Realms. Kto zna, no tam, zna postać, ten kojarzy. Dla osób nie kojarzących Elminstera, jest to co najmniej 30-poziomowa postać, jeśli dobrze pamiętam. Pamiętam trzecią edycję, a pamiętam słabo. Okej, okay, dobra, to skoro już opowiedzieliśmy sobie tyle o roleplayingu, może powiesz, co sądzisz o tej stronie RPG, o której ja na początku napomniałem, mianowicie o challenge'ach, o wyzwaniach, które można postawić graczom, które ty stawiasz graczom i które jako MG są stawiane, MG stawiają tobie. Masz jakieś przemyślenia na ten temat, Krzysiek? Tak. Zawsze bardzo lubiłem, zresztą w ogóle z tego wywodzi się nazwa kanału. Zawsze lubiłem takie bardzo przyziemne wyzwania. Zawsze fascynowało mnie to, w jaki sposób gracze zachowają się w sytuacjach takich codziennych i moralnie niejednoznacznych. Takich, jak zareagują na przykład na cierpienie biednych, cierpienie słabych, tak będąc samymi położonymi, będąc właśnie bohaterami graczy, osobami, które mają do czynienia z mieszkańcami tej małej wsi, którzy cierpią, którzy są niezadowoleni, którzy mają jakieś swoje poglądy, motywacje, czy w jaki sposób oni będą na to reagować. Może to tak bardzo mocno, niekonkretnie to powiedziałem. Natomiast żeby jakoś to spiąć klamrą. Bardzo, bardzo lubię patrzeć na to, w jaki sposób gracze rozwiązują problemy społeczne. Bardzo lubię to, że oni po prostu mogą w jakiś sposób podjąć decyzję. Pamiętam, że miałem taką jedną przygodę, którą prowadziłem w Rashomanie, w Dungeons & Dragons. I pamiętam, że grałeś wtedy w tą przygodę. Pamiętam, że mieliśmy takiego jednego gracza, który lubił grać osobą, która robiła rozruby, która była właśnie tym takim internetowym murder hobo, który lubił wszystko bić. I pamiętam, że była tam taka sytuacja, w której napotkał on kobietę z dzieckiem na rękach, które to dziecko umierało na chorobę, której tajemnicę mieliście rozwiązać. I na początku był do niej agresywny i ta kobieta po prostu pokazywała mu to dziecko umierające na rękach. On rozłożył ręce w pewnym momencie i powiedział, że nie wie, co robić, bo nie ma pomysłu na to, jak to rozwiązać. I to w sumie jest to jedna z rzeczy, która mi w ogóle najbardziej zapadła w pamięć z tamtej przygody. I pomyślałem wtedy, że właśnie to jest coś, co mnie fascynuje, coś, co bardzo mi się podoba, właśnie tego typu wyzwania dla graczy. Jak poradzą sobie z takimi trudnymi życiowo sytuacjami, z którymi również my w rzeczywistym świecie mielibyśmy problem sobie poradzić. I zawsze lubiłem właśnie takie przygody rozgrywane w małym środowisku i zresztą kiedyś powiedziałeś, że jestem królem małej wsi i stąd też właśnie nazwa kanału Mała Wieś, bo zawsze właśnie takie w tej przysłowiowej małej wsi lubiłem prowadzić przygody. Poruszyłeś w ogóle kilka tematów, bo zacząłeś mówić o czymś, co brzmiało jak trudne wybory moralne. Później powiedziałeś o tym, że lubisz, gdy gracze rozwiązują problemy społeczne i tutaj będę cię jeszcze dopytywał, co rozumiesz przez problemy społeczne. A na końcu przeszedłeś do bardzo konkretnego przykładu, tak naprawdę wyzwania, które jest bardzo ciężkie dla normalnego człowieka, mianowicie starcie z praktycznie siłą natury, z chorobą, której nie jest w stanie wyleczyć i tutaj chyba warto zaznaczyć, że choroba, z którą wtedy mieliśmy do czynienia, nie była do rozwiązania jednym czarem kapłańskim. Tak. Tak więc było to bardziej sytuacja zbliżona do prawdziwego życia, w którym starcie z śmiertelną chorobą jest zwłaszcza zaraźliwą.
śmiertelną chorobą, jest i przerażające, i ciężkie, tym bardziej jeśli naprawdę odgrywamy postać, która chce coś zrobić, chce pomóc w tej sytuacji. Tak więc no, poruszyłeś na pewno kilka najważniejszych składowych tego, co składa się na wyzwania w RPG. Ja dodałbym, że ja lubię jeszcze obok, może związanych nieco z tym, co ty nazywasz problemami społecznymi czy wyzwaniami społecznymi, ja lubię wyzwania polityczne, czyli zmuszenie graczy do lawirowania między frakcjami, które chcą, mają różne motywacje. Żadne z tych frakcji nie da się pokonać siłowo, a wykorzystanie którejś z nich jest niezbędne, żeby uzyskać to, czego drużyna i poszczególne postacie tej drużyny potrzebują. No i chyba zostaje jeszcze do podsumowania temat samych wyzwań taktycznych, strategicznych, wojennych, niekoniecznie rozgrywanych na siatce taktycznej, ale na przykład starcie z potężnym potworem, którego trzeba rozwiązać, trzeba pokonać sprytem, a nie rzutami kością, albo z liczną grupą przeciwników, których również nie można pokonać po prostu czystą szarżą i wbiegnięciem między całą grupę, rozbijając ją czy członek po członku, tylko trzeba się nad tym zastanowić. I tak samo jeden fireball nie pomoże, bo wiadomo, że w naszej społeczności RPG fireball jest odpowiedzią na bardzo wiele problemów. Tak. Okej, okay, ale powiedz... Ale ja tylko tak ci wejdę w słowo, bo w sumie przypomniałeś mi o tym, co bardzo lubię w RPG, co bardzo lubię w wyzwaniach gier fabularnych, bardzo lubię wyzwania taktyczne. Wiesz, że jestem osobą, która jako gracz lubi sobie powalczyć i bardzo lubię rozkminiać sytuacje, które czasem wydają się być przechylone na szale przeciwnika i czasem wiem, że mogłem jako gracz na pewno mogłem przez moje ciągotki narazić drużynę na niebezpieczeństwo w ten sposób, ale bardzo lubię też takie wyzwania, które sprawdzają moją postać pod kątem mechanicznym, pod kątem taktycznym i również pod kątem tego, pod znajomości tego, co jest w stanie zrobić drużyna. Ponieważ przychodzą mi do głowy teraz takie dwie walki, które rozgrywałem na swoich kampaniach. Jedną w systemie LOTWP, czyli Lamentations of the Flame Princess, drugą w D&D 5. I obie były dla nas bardzo ciężkimi wyzwaniami. W jednej polegliśmy, w drugiej nie. I w obu przypadkach zaważyło na wyniku walki, zwycięstwie bądź przegranej, zaważyła znajomość tego, co wiem o swojej drużynie, co wiem o postaciach, mechanicznie o postaciach, które znajdują się w mojej drużynie i na co nas stać. I podejmując ryzyko w obu przypadkach, w jednym się udało, w drugim nie. W jednym poległa cała drużyna, w drugim wszyscy się uratowaliśmy. I są to takie sytuacje, w których obie te sytuacje wspominam bardzo ciepło, bo w jednej właśnie nie miałem tej wiedzy, nie miałem wiedzy i cała drużyna poległa przez to, że podjęliśmy ryzyko. I też przyznaję niechlubnie, że to ja byłem prowodyrem podjęcia tego ryzyka. Natomiast w drugiej udało się to ryzyko podjąć i ze względu na znajomość, ze względu na świetną komunikację między osobami przy stole udało się pokonać teoretycznie niemożliwego przeciwnika, co było dla mnie wielką, wielką satysfakcją. Tak, zresztą ciekawe jest to, że mimo, że obaj lubimy wyzwania taktyczne, to wydaje mi się, że lubimy je pod, śmiem powiedzieć, całkowicie różnymi względami. Ty zawsze, Krzysiek, lubiłeś konkretnie wyzwania mechaniczne. Zawsze lubiłeś znać system, zresztą nawet przejawiała się w twoim goście do gier komputerowych, w których lubisz znać tak zwaną metę gry, tak. Gdzie no, ja lubię sytuacje taktyczne do rozwiązania, ale dla mnie moment, w którym można powiedzieć, że moment, w którym dla mnie rozwiązanie zagadki taktycznej się kończy, to jest rozpoczęcie walki. Czyli ja bardzo lubię doprowadzać do sytuacji, w których przeciwnik nie ma szans zwyciężyć. Zazwyczaj ma to rację bytu wyłącznie w bardzo prostych systemach, w których opisy grają dużą rolę, no bo umówmy się, że
prowadzenie tego typu rozgrywek w D&D, dajmy to czwartej edycji, trzeciej edycji, nawet w piątej, ma małą rację bytu, ponieważ właściwości, własności postaci, ich zdolności, czary mają za dużo, po prostu za dużą rolę grają i ciężko jest doprowadzić do sytuacji tak jednoznacznie decydującej taktycznie, żeby zwyciężyć w tych systemach, ale tak jak na przykład system Lamentations of the Flame Princess da się doprowadzić do takiej sytuacji taktycznej i to wyłącznie na podstawie opisów, w której da się po prostu pokonać przeciwnika silniejszego, korzystając ze sprytu, z umiejscowienia, z pozycjonowania, z wykorzystaniem wyższego terenu, z niedostępnego terenu, ostrzelać można przeciwnika, można mu uciec, rozproszyć. No na pewno i tego typu taktyka jest mi dużo bardziej bliższa, chociaż przyznaję, że na twoich sesjach, właśnie D&D czwartej edycji, bardzo dobrze się bawiłem, również bawiąc się samą mechaniką. Jednak, warto zaznaczyć, nigdy nie potrafiłem tego prowadzić. Tak. Że nie potrafiłem, a nie lubiłem. O, było to przygotowanie mechaniczne przygód, zawsze było dla mnie katorgą, ale nie jestem na tyle arogancki, żeby powiedzieć, że jest to jakieś tam zaprzeczenie RPG, jest to jedna z obliczy RPG, żeby sobie czasem porzucać kością, użyć siatki taktycznej i zastanowić się, jak można pokonać przeciwnika wyłącznie w oparciu o zasady gry. To też potrafi być kawał dobrej zabawy. Zwłaszcza, że kiedy grasz w jakiś system, który daje ci możliwości budowania specyficznej postaci, uzyskania jakiejś konkretnej mocy, konkretnego czaru, konkretnej zdolności, to żal tego nie wykorzystać, a w sytuacjach, w której powiedzmy wszystkie twoje mięśnie są wystawione na próbę i te magiczne, i te niemagiczne, i te stalowe, i te zbroje, to uważam, że taka sytuacja napięcia, taka sytuacja, kiedy rzeczywiście wiesz, że możesz tego nie przeżyć, albo że musisz się sporo nagimnastykować, by wycisnąć ze swojej postaci maksimum, to również dla mnie jest to częścią gier fabularnych i jest to zawsze bardzo emocjonujące. Tak, choć ja bardzo lubię wykorzystywać system i niszczyć kampanię, ale głównie w warunkach niebojowych, to taki ukłon w stronę mojego czarodzieja z ostatniej kampanii już wspomnianej, Tomb of Annihilation. Tak. To tak, tak, to była postać, która miała za zadanie zniszczyć kampanię, ale na poziomie niebojowym. Bo kampania w dużej mierze opiera się na survivalu, przemieszczaniu się przez dżunglę i innych takich nieprzyjemnościach. No to wiadomo, że teleportacje, magiczna chata Leomunda zapewniająca nieprzerwany odpoczynek i tego typu czary były bardzo tak trochę złośliwie satysfakcjonujące w przypadku kampanii pomyślanej o tym, żeby właśnie stawić wyzwanie graczom na poziomie takich codziennych problemów związanych z podróżą i odpoczynkiem. Tak, tak. To akurat było dość mocno nietrafione, przynajmniej ze strony autorów moim zdaniem, że z jednej strony wystarczyło wziąć łowcę, który po prostu nigdy się nie gubi. No tak, tak, bo chyba D&D 5 edycja ma taką właściwość w stła wynikającą, tak, prawda, tak, nigdy się nie gubię. Tak, nie z klasy, tylko rzeczywiście z tła. Nie pamiętam, które tło ma taką właściwość, ale rzeczywiście jest taka, że nigdy się nie gubię, albo zawsze wiem, powiedzmy, gdzie jest północ. Nie pamiętam, nie znam tego na pamięć. Natomiast tak, tak, to było na pewno dziwne z ich strony, że napisali przygodę, która miała jak najbardziej dowalić graczom pod kątem środowiskowym, a sami dają gigantyczny arsenał tego, jak sobie z tym radzić. No, to jest kwestia tego, czy traktujemy to jako część rozgrywki, czy jako niechciany element. No, ty to przywitałeś z otwartymi rękoma, pozwoliłeś nam użyć wszystkich środków, które mieliśmy tak naprawdę do dyspozycji. Tak. Więc mówię, jest to jedno z podejść. Powoli przechodzimy do tematów różnych systemów. Poruszyliśmy temat tego, że graliśmy w Lamentations of the Flame Princess, że gramy w D&D 5 edycję, że graliśmy w 4 edycję D&D i nawet ją lubimy. Powiedz, Krzysiek, jakie systemy RPG należą do twoich ulubionych? To jest w sumie ciężkie pytanie, ale jeżeli miałbym powiedzieć pierwszy z głowy, to odpowiedź jest w sumie prosta. Uważam, że Shadow of the Demon Lord jest najlepszym systemem, z którym w życiu się spotkałem. Z dwóch powodów, ponieważ łączy w sobie dwie rzeczy, które uwielbiam w systemach na chwilę obecną najbardziej. Jest to
możliwość zbudowania postaci w kustomizacji postaci w sposób naprawdę ogromny, ponieważ daje ogrom możliwości i daje przypomina pod tym kątem możliwość budowania postaci właśnie z Dungeons & Dragons, gdzie możemy zbudować rewelacyjnie postać czarującą, taktyczną, daje możliwość awansu z każdej klasy na każdą klasę. Klas są setki, a z drugiej strony jest to przy tym bardzo prosty system, ponieważ nie ma on tego wysokiego progu wejścia, jak na przykład Dungeons & Dragons, powiedzmy na wyższych poziomach, którego zjeżdża się w pewnym momencie ze względu na to, że jeżeli będziemy mieli gracza, którego nie fascynuje rozgrywka systemowa, to wtedy może dojść do sytuacji, w których ta osoba po prostu nie będzie wiedziała, co jej postać do końca robi. Natomiast uważam, że Shadow of the Demon Lord jest tak genialnie sklejonym systemem, który daje bardzo, bardzo proste wybory, daje tych wyborów niedużo, ale te wybory mają znaczenie. I zastosowanie mechaniczne jest bardzo proste i sama rozgrywka też jest bardzo szybka. Nawet kiedy dochodzi do sytuacji bojowych, to nie ma tego, to przejście z tej, bo zawsze mamy tę sytuację, kiedy przechodzimy z tego roleplaya do sytuacji walki i zawsze jest ta taka cezura, zawsze jest ten taki moment, kiedy przypominamy sobie, dobra, to teraz z roleplayu powiedzmy wchodzimy w 100% granie w grę i musimy zacząć myśleć taktycznie, to uważam, że właśnie Shadow of the Demon Lord, liczba tych czynników, które pojawiają się dodatkowo podczas walki, jest tak niska, że gracze bardzo łatwo to przejście występuje. Dlatego powiedziałbym, że jest to system najbliższy mojemu sercu. Tym bardziej, że jego autor Robert J. Schwalb pracował zarówno przy D&D, jak i przy Warhammerze. Jest to bardzo, bardzo w sumie duża postać na rynku RPG. Ale lubię również prowadzone przez ciebie w ostatnim czasie Lamentations of the Flame Princess. Graliśmy w twoją wariację GURPS-a, w którą bardzo dobrze się bawiłem. Na chwilę obecną jeszcze nie rozegrałem, ale planuję rozegrać kampanię w systemie Whitebox. Jest to też OSR-owy retro klon Dungeons & Dragons, który opiera się na oryginalnym zestawie zasad pierwszej edycji. Natomiast, no, w sumie nie ma się czego wstydzić, ale również moją ukochaną edycją Dungeons & Dragons jest czwarta edycja, którą uważam za kapitalną. Tak naprawdę nie grałem dużo w trzecią edycję. Może inaczej, grałem dużo w trzecią edycję, ale niezbyt wiele jej prowadziłem. I swoje takie ostre prowadzenie dendeków zacząłem właśnie od czwórki. I no jest to, jeżeli chodzi o edycję D&D, to jestem zdecydowanie czwórkowcem. I to... Tak, zresztą ma to bardzo hipsterska opinia, Krzysiek, bo chyba mogę śmiało powiedzieć, że z wszystkich oficjalnych edycji D&D, mam na myśli innych niż retroklony i gry ościenne, to właśnie czwarta edycja jest twoją edycją ulubioną z tych oficjalnych D&D-ków. Tak, tak, tak. Zdecydowanie i w sumie nigdy się z tym nie kryłem. Nauczyłem się też nie skakać każdemu do gardła, kto mówi, że czwarta edycja jest do niczego. Przychodzi to z wiekiem i w sumie z ilością ludzi, którzy tak mówią. Ale tak, tak. Czwarta edycja jest moją kochaną edycją D&D-ka. Oczywiście lubię również, jak każdy prawdziwy Polak, lubię Warhammera, ale trochę z innych przyczyn, powiedzmy, niż te takie, nie uważam tego za system najlepszy na świecie, czy najprostszy na świecie, paradoksalnie uważam, że Warhammer jest dość mocno skomplikowany. Natomiast mam z nim dużo dobrych wspomnień, rozegraliśmy w nim świetne kampanie, świetne przygody. Można powiedzieć chyba, że nawet najlepsze przygody rozegraliśmy w Warhammerze, przynajmniej z mojej strony jedne z najlepszych przygód były rozegrane w systemie Warhammera, ale w Warhammerze właśnie, Warhammer głównie za sentyment, no i też za to, że w tej swojej absolutnej postawie Warhammer był bardzo szybki do załapania i miał niski próg wejścia rzeczywiście. Powiedz mi, Krzysiek, jak godzisz, jeśli chodzi o swoje zamiłowania i gust, dwa tak diametralnie różne systemy, bo mówisz, że tak naprawdę najwięcej powiedziałeś o Shadow of the Demon Lord oraz o czwartej edycji D&D. Są to dość różne systemy, mają jakieś tam
cechy wspólne. Powiedz, jak tak naprawdę, czy lubisz je za zupełnie inne rzeczy, czy te dwa systemy posiadają cechy, które wyróżniają je na tle konkurencji? Myślę, że uważam je za dość podobne produkty, paradoksalnie, ponieważ czwarta edycja dawała mi rewelacyjną możliwość stworzenia bardzo unikatowej postaci. Wiem, że ma ona mnóstwo minusów. Sam nie jestem fanem ekonomii magicznych przedmiotów, która dodawała bardzo duży poziom komplikacji. Uważam swoją drogą, że najbardziej skomplikowane w czwartej edycji najbardziej skomplikowane była ekonomia magicznych przedmiotów. Natomiast Shadow of the Demon Lord, który de facto Robert J. Schwall pracował zarówno przy Warhammerze, jak i przy czwartej edycji D&D. Shadow of the Demon Lord daje mi tą możliwość zbudowania bardzo fajnej postaci, która będzie unikatowa. Nie tylko ze względu na dobór umiejętności czy czarów, ale również dochodzi ten moment przechodzenia między ścieżkami, czyli między, powiedzmy, tłem twojej postaci, czym zajmuje się, czy twoja postać, jeżeli twoja postać jest wojownikiem, nie ma problemu, żeby stała się czarnoksiężnikiem, lub żeby stała się łowcą, i nie ma żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o przechodzenie między klasami, nie ma, powiedzmy, konieczności wykupienia jakiegoś atutu multiklasowego, ponieważ atutów tam w ogóle nie ma. I uważam, że walka jest najlepsza w tych obu systemach, z tym, że Shadow of the Demon, ze względu na to, że jest to system bardzo śmiertelny, co też z czasem zacząłem bardzo lubić, ponieważ nie podobało mi się to zawsze w czwartej edycji, że żeby postać naprawdę zginęła, to trzeba było się gigantycznie nagimnastykować. A Shadow of the Demon Lord... Tak ci wejdę w słowo, że nagimnastykować to trzeba było się po tym, jak postać zginęła, i trzeba było robić nowe. Tak. To też prawda. To też prawda, zdecydowanie, że to tworzenie postaci do NDK 4 było bardzo satysfakcjonujące, ale też bardzo długie. Najdłuższe chyba ze wszystkich systemów, jakie grałem w życiu. Natomiast bardzo mi się podoba właśnie to, że ta walka jest emocjonująca i jest fajnym elementem rozgrywki. I to nie jest tylko moja opinia, ponieważ jest to opinia też osób, z którymi graliśmy, między innymi twojej żony, Tomek. Viola też zdarzyło się, że powiedziała, że walka dla niej w systemie Shadow of the Demon Lord jest czytelna i też przyjemna. Zresztą też mówiłeś, że grając zwykłym wojownikiem, fajnie po prostu machało ci się mieczem i nie czułeś tej supremacji postaci, które nie były wojownikiem, i że machanie mieczem sprawiało ci bardzo dużą satysfakcję i było proste, skuteczne i bardzo fajne. I uważam, że właśnie ta satysfakcja z używania postaci łączy zdecydowanie te systemy. Natomiast co je dzieli, to myślę, że prostota, i ponieważ z wiekiem tak jakby zacząłem iść zdecydowanie w kierunku prostoty, kiedy nie mamy już tylu lat i też nie jesteśmy bezrobotni, żeby siedzieć już na sesjach, które trwają 8-12 godzin, ponieważ i takie się zdarzały w systemie D&D 4, czy nie tylko w D&D 4, ale też w Warhammerze grywaliśmy takie długie sesje. I teraz spotykamy się raz na tydzień na 3-4 godziny, rozgrywamy sesję i szkoda tracić czasu na to, żeby system zabierał tak dużą część rozgrywki, więc stąd też poszliśmy chyba w stronę tych prostszych i szybszych systemów. No tak, chociaż jest pewna różnica między naszymi gustami. Ja generalnie, tak jak zresztą wynika z twojej wypowiedzi bezpośrednio, poszedłem bardziej w kierunku takich ekstremalnej prostoty retroklonów D&D. Zresztą właśnie stąd często powtarzająca się fraza Lamentations of the Flame Princess, która jest niczym innym jak rozwinięciem retroklonowym basicowego D&D, w którym dla osób, które w ogóle nie miały z tym do czynienia, to powiem, że jest to tak proste, że nie ma tam podziału klasy od rasy. Jeżeli chcecie zagrać sobie elfem, to wybieracie klasę elf i elf jest elfem. I tyle. Koniec decyzji, jeśli chodzi o waszą postać. Możecie sobie wybrać najwyżej czary, ponieważ oczywiście każdy elf, zgodnie z archetypem bardzo klasycznym, jest jednocześnie wojownikiem i magiem, więc jest to jakaś forma wieloklasowania, jedyna dostępna w tak prostych systemach. Tak samo niziołek i krasnolud są klasami i grając niziołkiem jesteście po prostu niziołkiem. Bardzo klasycznym, nawiązującym do Tolkiena. Maluchem, który niewiele potrafi, ma świetne rzuty obronne i
co ma dodawać ten klimat Władcy Pierścieni, w którym to właśnie Niziołek przeszedł przez Mordor z potężnym artefaktem wpływającym na umysł i był w stanie jakoś donieść go do Góry Zagłady i, no i tyle. Tak naprawdę lubię te systemy, które są bardzo proste i chyba właśnie to tak naprawdę bardzo płynnie wynika z naszej rozmowy, że ty mówisz, że lubisz wyzwania mechaniczne, gdzie one dla mnie są takie mech. Za to ja bardzo lubię wyzwania, które można rozwiązać w sposób narracyjny i stąd kieruję się ku systemom, które nie mają rozbudowanej warstwy mechanicznej nałożonej na walkę. Oczywiście potrafię czerpać, jak już zresztą powiedziałem, potrafię czerpać bardzo dużą radość z rozgrywek mechanicznych, z rozgrywki walki na macie, na siatce taktycznej, ale to, co tak naprawdę najbardziej mnie jara, to takie decyzje, które muszę podjąć jako postać lub moi gracze muszą podjąć jako postać, decyzje, które nie mają bezpośredniego pokrycia w mechanice i to mi dają właśnie takie prymitywne, stare systemy w stylu D&D i właśnie na nich mogę, w nich mogę się skupić tylko na budowaniu konkretnych sytuacji do rozwiązania w sposób narracyjny i nie myśleć tak dużo o mechanice. Zresztą, tak jak powiedziałem, nie lubię też przygotowywać sesji pod kątem mechanicznym. Bardzo mi odpowiada mi to, że w retroklonach D&D wystarczy, że mój potwór czy NPC będzie miał określoną listę, liczbę kości życia, która jednocześnie definiuje jego zarówno punkty życia, jak i premię do trafienia. Mogę wymyślić mu jedną, dwie zdolności i lecimy. Bardzo mi to odpowiada, więc wydaje mi się, że z tej rozmowy jakby wynikają takie, że od A idziemy do B, że z tego, co ty mówisz, wynikają kolejne rzeczy. To, co jest dla ciebie ważne w RPG, prowadzi do konkretnych systemów, czyli Shadow of the Demon Lord, D&D 4 edycji, w którym masz świetne tą warstwę mechaniczną nałożoną na system. Mnie ta warstwa mechaniczna tak naprawdę niewiele interesuje, jako MG zwłaszcza, jako gracza bardziej. Tak, ja jeszcze tylko dodam, że zawsze jako mistrz, dla mistrza gry ważne było dla mnie to, jak konstruowane były potwory w bestiariuszu. Zresztą zawsze byłem wielkim, wielkim fanem bestiariuszy i uważam, że to są najlepsze produkty, jakie RPG w ogóle jest w stanie z siebie wypluć, to bestiariusz, ponieważ są to nieskończone studnie inspiracji. Natomiast było też to coś, co bardzo mnie uderzyło, gdy pierwszy raz przeczytałem piątą edycję, że zebrano potworom te takie fajne możliwości, które dawała czwarta edycja. To było coś, co strasznie, strasznie lubiłem w czwartej edycji i uważam, że to chyba jedna z najlepszych rzeczy w ogóle czwartej edycji, to było to, w jaki sposób były tworzone potwory pod kątem bycia przeciwnikiem do walki. Natomiast bardzo mnie uderzyło to, że jeżeli jakiś potwór, że przy tych całych genialnych opisach, ponieważ piąta edycja rewelacyjnie opisuje większość potworów, bardzo, bardzo dobrze sobie z tym radzi, że uważam, że te opisy w bestiariuszu są naprawdę bardzo dobrej jakości, że dają bardzo dużo takiego smaczku tego, czym i jaki jest dany potwór. Natomiast brakowało mi tego, że patrzysz wtedy na ten stat blok potwora i posiada multi-atak i jest na przykład, nie wiem, kasterem trzeciego poziomu. I to było wszystko, co ten potwór posiadał, że tak jakby czerpał z tego generycznego źródła czarów, do którego dostęp ma dosłownie każda czarująca postać w tej grze. I nie miał w sobie nic unikatowego, uważam. I bardzo podobnie jest Shadow of the Demon Lord, a nawet powiedziałbym, że tak samo jak w czwartej edycji, że potwory mają unikatowe zdolności, mają również dostęp, powiedzmy, do czarów, ale mają unikatowe zdolności i jeden potwór nie jest taki sam jak drugi. To zawsze mi się bardzo podobało właśnie w tych systemach, że nie byłeś pewien, co ta istota potrafi, albo za każdym razem to też mogło być zaskoczenie dla graczy, że wiedziałeś, że rzucasz jakiegoś potwora im naprzeciw i możesz ich zaskoczyć naprawdę rewelacyjnymi zdolnościami, a nie tylko multiatakiem. Przechodząc właśnie płynnie do potworów, zresztą główny rdzeń twojego kanału poświęcony jest potworom. Czy posiadasz jakieś ulubione monstrum, ulubionego potwora, który szczególnie jest bliski twojemu sercu? Nie wiem, musiałbym się zastanowić. Powiedziałbym chyba abolety. Myślę, że abolety są na pewno blisko szczytu. Uważam, że to są rewelacyjne stworzenia i znakomicie mi się zawsze o nich czytało. Uważam, że są
że są kapitalne i w sumie szkoda, że obecnie w tych publicznych przygodach są wykorzystywane w sposób taki, jako po prostu mięcho do bicia z dużą artylerią. A uważam, że rewelacyjnym pomysłem byłoby stworzenie kampanii do piątej edycji opartej właśnie o aboleta, który po prostu trzymałby za jaja całe na przykład miasto, właśnie Waterdeep, Neverwinter. Nie musi to przecież być tak, że główny przeciwnik swojej kampanii ma 20 poziom albo 25. I zresztą abolet może sobie omamić jakąś 25 poziomową postać. Bo to już tak swoją drogą. Ale myślę, że tak na gorąco chyba powiedziałbym rzeczywiście, że abolet. A i Banderhawk mi się strasznie podoba. W sumie są to potwory, dwa potwory, o których robiłem filmiki na swoim kanale. Natomiast Banderhawk również jest potworem, który ma dla mnie rewelacyjny klimat i bardzo, bardzo ciekawy, bardzo fajny do użycia. Wracamy w sumie do tematu tej inteligentnej opozycji w kampanii, bo poruszyłeś temat aboletów. Zresztą ja sam abolety bardzo lubię. Są inspirowane mitami Cthulhu, tworzonymi przez Lovecrafta. Bardzo dla mnie fajny klimat. No i przede wszystkim, cokolwiek by o nich nie powiedzieć, należy zwrócić uwagę na to, że jest to przeciwnik inteligentny, bardzo inteligentny, na poziomie takiego geniusza zła. I słusznie zauważyłeś, że wiele kampanii po prostu chce używać aboleta jako bardzo silnego potwora, który gdzieś tam siedzi, a jeżeli jako MG myślisz o spójności świata, o tym, żeby twój świat trzymał się kupy, o motywacji postaci, to warto spojrzeć na ten współczynnik inteligencji w stat blokach przy abolecie i zastanowić się i przeczytać po prostu, czym jest ta istota, jaką pamięć posiada, jak daleko potrafią sięgać motywacje tej istoty. No i zaczyna się to robić tak naprawdę problem, bo z takiego losowego potwora powstaje ci jeżeli się nad nim naprawdę zastanowisz, powstaje ci jedna z centralnych postaci kampanii. I rzeczywiście to jest kwestia tego, co z tym fantem robisz, tak naprawdę. Jeżeli prowadzisz coś gotowego, to ciężko jest wykorzystać taką, nagle zmienić główny temat kampanii i umieścić na przykład aboleta jako centralną postać. Z drugiej strony szkoda, że jeżeli umieszczamy takiego kolosa, fabularnego kolosa, mam na myśli, w swojej kampanii, to nie umieścimy ich zbyt wielu zazwyczaj, bo zazwyczaj zrobi to nam taki bajzel w świecie kampanii, że trzeba będzie naprawdę kilku drużyn, żeby go posprzątać, jeżeli będzie kilka aboletów. Tak, bo to jest dla mnie w sumie magiczne też takie w tych potworach, że w aboletach, że jest to potwór, który muszę po prostu rozsadzić swoją kampanię, jeżeli się nad tym zastanowisz, tak jak mówisz, że jeżeli nie potraktujesz go po prostu jako statblock, to jeżeli się nad nim zastanowisz, to jest to potwór, który może całkowicie rozsadzić swoją kampanię. Dlatego nawet sugerowałbym, jeżeli używamy aboleta, to użycie go jako choćby jednego z głównych antagonistów danego segmentu kampanii, ponieważ to są szalenie niebezpieczne istoty i nawet jeden taki abolet już sam w sobie i rzucanie go po prostu jako ryby w basenie, to dla mnie mija się z celem. Mógłbym sobie po prostu rzucić wielkiego rekina. No, tak, z mocą kontroli umysłu. Tak. Ja szczerze mówiąc, moje ulubione potwory to chyba nie jest jakieś szczególne zaskoczenie. Ja bardzo lubię takie klasycznie rozumiane demony po prostu. Zarówno te, które mają za zadanie rozrywać ludzi na kawałki, jak i te, które mają trochę bardziej subtelne sposoby na niszczenie świata. W każdym razie uważam, że starcie z taką siłą natury, której motywacją jest tak naprawdę, żeby wszyscy mieli przesrane, jest dla mnie po prostu bardzo satysfakcjonująco, mi się to prowadzi, zwłaszcza nie jako samodzielnych antagonistów, ponieważ muszę przyznać, że nieco modyfikuję te, jeżeli pozostajemy w tematyce D&D, to wiemy, że zwłaszcza w ostatnich edycjach demony zostały sprowadzone do roli takiej niszczycielskiej siły, bandy przygłupów, która po prostu chce zniszczyć wszystko. Mi się ta wizja generalnie nie podoba.
uważam, że można z nich wycisnąć znacznie więcej, tym bardziej, że z jakiegoś powodu inne, nazwijmy to siły zła, mają trochę, otrzymują ostatnio trochę miłości od twórców. Właśnie mamy te mity lovecraftowskie, potrafią być bardzo kreatywnie wykorzystane. Nawet te siły praworządnego zła w D&D mają ciekawie przedstawiane. Nawet ostatnio wyszła chyba przygoda wydana przez Wizards of the Coast, która porusza w całości właśnie temat dziewięciu piekieł. A tymczasem właśnie demony, czyli te siły takie nihilistyczne, niszczycielskie, zazwyczaj traktowane są tak po macoszemu, że jeżeli potrzebujesz, żeby twoi gracze mieli co zabić na sesji, to tutaj wrzuć takiego demona, niech on wydrze mordę i rzucajcie kośćmi. No. Ja uważam, być może to ze względu na literaturę, z jaką się w życiu spotykałem, że temat takiego nihilistycznego, absolutnego zła jest bardzo interesujący, bo on nie jest... Jeżeli się nad nim zastanowić, to oczywiście wynika poza zakres tej luźnej rozmowy o RPG-ach. Jeżeli się nad tym zastanowić, takie nihilistyczne zło nie jest aż tak kretyńskie, jak może się pierwotnie wydawać. A jest bardzo... potrafi kreować taki mocny dyskomfort u graczy, jeżeli zostanie przedstawiony w sposób realistyczny, jeżeli będziemy mieli naprawdę demona, który... jest zmieszany w interakcje z wieloma inteligentnymi postaciami, jeżeli wpływa na istoty, które nie są tak do cna złe, wtedy jeżeli jeszcze ten demon zostanie ukryty za zasłoną intrygi, fabuły, to całość zaczyna się robić dużo bardziej interesująca. A na końcu zawsze możemy dokonać wyboru, czy demon był po prostu zły, czy miał jakiś większą intrygę na myśli, prowadząc swoje działania. Tak, tak. I jeszcze a propos demonów, to myślę, że też warto powiedzieć, że też często są one traktowane, tak jak wspomniałeś, jako worki mięsa do bicia, co bardzo też zabiera im głębię tego właśnie, kim i czym są i jakie mogą mieć motywacje, bo nawet jeżeli ich motywacją jest to, żeby zniszczyć wszystko i wszystkich, to nie musi być po prostu pusta, głupia siła mięśni, która będzie biła i miażdżyła wszystko na swojej drodze, ale może za tym stać zupełnie co innego i inne akcje. Także. Tak, zresztą nawet siląc się o odrobinę filozofii dla tych istot, istnieją całe nurty filozoficzne, które uważają, że które promują postawę, w której no, całe istnienie jest bez sensu, tak? Ponieważ no, nie jesteśmy w stanie przewidzieć żadnego sensu swojego istnienia i chyba trochę inspirowany takim sposobem myślenia jest szalony bóg Tarizdun z D&D, który, jeśli dobrze pamiętam, jego głównym motywem przewodnim jest to, że sprzeciwia się istnieniu jako takiemu. I dlatego uważany jest za szalonego boga, chyba tam go przywiązali go gdzieś tam, zamknęli w czarnej dziurze w szafie i wyrzucili klucz, z tego co pamiętam. Więc on taka jest fabuła tego boga. I właśnie jestem trochę zawiedziony, że jest on traktowany jako taki totalny wariat, bo że trzeba być totalnym świrem, którego trzeba zamknąć w tej szafie, jeżeli uważasz, że wszechświat nie do końca ma sens twoim zdaniem i w sumie lepiej byłoby go wyłączyć, przełączyć tą wtyczkę, znaczy ten przełącznik na bum, wyłączamy wszechświat, bo nie wiem po co on jest. I uważam, że to jest bardzo, bym powiedział, bardzo na czasie, bardzo dwudziestowieczne przemyślenia, jeśli chodzi o tego typu tematykę. Zresztą tak bardzo zachwycamy się kosmicznym horrorem, Lovecraftem i tym strachem przed bezsensem istnienia i tak dużo tracimy, sprowadzając właśnie istoty, które bezpośrednio adresują ten problem, do roli właśnie worków mięsa, mięsa armatniego, z którym tylko musimy walczyć, bo przecież to nigdy nie może być zasadne ani sensowne, żeby ktoś miał takie poglądy. No, musi być wariatem, szalonym bogiem, którego należy zamknąć właśnie w ciemnej dziurze i zakopać. Tak, tak. Swoją drogą, Tarizdun to mój ulubiony bóg w całym panteonie Dungeons & Dragons. Natomiast jeszcze tak, może trochę z innej beczki, ale pomyślałem, gdy tak mówiłeś, to pomyślałem sobie jeszcze, że rozmawiamy o takich w sumie wysoko, takich powiedzmy high-endowych potworach, na chwilę obecną przynajmniej,
Ale jeszcze tak, jeżeli miałbym sięgnąć gdzieś nisko, na coś, z czym gracze mogą mierzyć się bardzo wcześnie w swojej przygodzie, to uważam, że zawsze rewelacyjne dla mnie były gnole. Uważam, że to są strasznie paskudne potwory, które do tego można zaprezentować wachlarz naprawdę takiego okultystycznego shitu, który gnole mogą odstawić, i bardzo, zawsze mnie tak w sumie smuciło, że były takie trochę wyżej poziomowe, takie trochę hobgobliny były traktowane, przynajmniej ja się z tym stykałem, ale jak sobie pomyślisz, że właśnie to jest rasa, która wyznaje jenogu, jeżeli dobrze pamiętam, i jeżeli sobie pomyślisz, że to są w sumie tacy naprawdę bardzo, bardzo okrutnie okultystyczne, że są to takie okrutno okultystyczne stworzenia, to myślę, że też jest to bardzo fajny potwór, zwłaszcza dla niskopoziomowych postaci. Tak, to jest kwestia tego, jak chcemy prezentować tak zwane zło w naszych kampaniach. Jeżeli zastanowimy się, że gnole są istotami o tym samej mentalności, co wataszkowie w naszej realnej Afryce, którzy mordują wioski, łącznie z dziećmi i kobietami, paląc i torturując ludzi, no to jeżeli się wyobrazimy to sobie w taki sposób, to wtedy takie, moim zdaniem, nasz świat nabiera głębi. Tylko że oczywiście takie tematy można poruszać wśród ludzi, którzy są na to gotowi, dojrzałych, najlepiej w gronie znajomych, którzy sobie ufają. No i właśnie, tak właśnie, bo zaczęliśmy od tego, od tych bogów, od filozofii, jakby filozofia taka negatywna jest trywializowana w RPG-ach. Teraz przechodzimy do konkretnych, do potworów takich, nazwijmy to, szeregowych, do gnoli. Ale jeżeli się zastanowimy, że te istoty są tak, no, w istocie tym, co rozumiemy przez potwory, że są naprawdę, potrafią być niewyobrażalnie okrutne, to uważam, że potrafi to dodać smaczku kampaniom. Zresztą chyba zapomnieliśmy wspomnieć, że zarówno chyba ja i ty lubimy w swoich kampaniach dodawać takiego realistycznego posmaku, jeśli chodzi o wyzwania, o to zło, którym mierzą się bohaterowie, że to zawsze miało miejsce w naszych sesjach. Myślę, że to też wykracza poza zakres tej dyskusji, bo trzeba byłoby zrobić odpowiedni podcast oznaczony 18+, żeby przegadać wszystkie te tematy, które bywały już poruszane na naszych sesjach. Ale myślę, że warto powiedzieć tylko tyle, że zło nie jest głupie i zło jest złe. Jak bardzo by to trywialnie nie brzmiało, to musimy pamiętać o tym, że przynajmniej obaj pamiętamy o tym, tworząc nasze przygody czy scenariusze RPG, że zło jest złe i zło nie jest głupie. Także to na pewno warto sobie zapamiętać. Tak, a jeżeli jest głupie, to jest naprawdę bardzo złe, bo jest kupa głupich ludzi, którzy robią straszne rzeczy. Więc to też warto, fajnie jest to też oddać, jeżeli mamy do czynienia z takim, że jeżeli mamy zło połączone z głupotą, to potrafi być to naprawdę obrzydliwe. Tak. Okej, to myślę, że tematy, jeśli chodzi o potwory, mamy przynajmniej lekko poruszone. Ja, jeśli chodzi o taki mechaniczny aspekt potworów, czy jest jakaś zdolność, jakaś tam grupa zdolności wśród istot występujących w RPG, które szczególnie lubisz? Jeżeli chodzi o mechaniczne rozwiązania? No tak, no wspominałeś, że w sumie w RPG-ach lubisz bardzo tak, gdy wyzwania są również natury mechanicznej, więc to twoje pytanie. Powiedzieliśmy sobie, czemu abolety są świetne pod względem fabularnym, czemu są fajne jako element kampanii, a czy ten sam potwór lub może jakiś inny ma zdolności, czy może po prostu istnieje grupa zdolności wśród potworów, które szczególnie łatwo ci wchodzą, tak od razu pobudzają cię do gry, że masz ochotę to wykorzystać. Myślę, że może nie grupa potworów, ale grupa zdolności. Zawsze byłem fanem mechanicznie aur. Myślę, że aury zawsze były czymś, co można było na naprawdę wiele sposobów wykorzystać i co można było na naprawdę wiele sposobów przedstawić. Bo jeżeli smok, który jest na przykład smokiem ognistym, emanuje, jest to, może to być
na przykład mieszkaniec jakiegoś wulkanu i może emanować tak gigantycznym ciepłem, czy tak gigantycznym zimnem, jeżeli to będzie, powiedzmy, biały smog, że może taką aurą pogodową, że na przykład twoje dłonie zaczynają zamarzać i możesz to naprawdę na bardzo wiele sposobów opisać. Jest to coś, co może zadawać jakieś obrażenia, może sprawiać, że się, może naprawdę na wiele sposobów można to wykorzystać, ale zawsze bardzo mi się to podobało, że te aury, które emanowały z siebie dane potwory, sprawiały, że mogłeś to bardzo ciekawie opisać i mogłeś dodatkowo urozmaicić tę rozgrywkę, bo i w zależności od tego, czy to działało tylko, kiedy gracze podejdą blisko danego potwora, czy było to na przykład, powiedzmy, globalne, czy na bardzo szeroki dystans, zawsze mi się to podobało, ta grupa tych zdolności, ponieważ mimo tego, że mechanicznie mogły one być bardzo, bardzo proste, to dawały ci bardzo duży wachlarz możliwości do tego, jak wykorzystać to, jak to opisać i jak nadać dodatkowej dramaturgii starciu. Okej, brzmi sensownie. W sensie widzę ten. Znowu widzę tu nawiązania do czwartej edycji D&D, bo no tak, się z niczym to było coś, co zdecydowanie czwarta edycja. Ja odkryłem to w czwartej edycji, czego zwłaszcza bardzo, bardzo mi brakowało w piątej edycji, bo chyba nie chcę teraz strzelić sobie w kolano, ale wydaje mi się, że chyba piąta edycja nie ma zbyt wielu potworów lub prawie wcale, które mają jakąś aurę zła wokół siebie. A tak jeszcze wracając do swoich ulubionych systemów, to Shadow of the Demon Lord aury nie występują, tylko to jest taka rzecz, która należała głównie do czwartej edycji, z tego co pamiętam. Są sytuacje, w których Shadow of the Demon Lord aury występują i są potwory, które posiadają takie tego typu rozwiązania mechaniczne. Natomiast na pewno na dużo szerszą skalę było to stosowane w czwartej edycji, ponieważ to było dość powszechne rozwiązanie. I wiem, że nawet osoby, które są zagorzałymi fanami piątej edycji, często mówią, że jest to coś też po co sięgają do poprzedniej edycji, do czwartej edycji, ponieważ często słyszy się zarzuty właśnie, że te potwory piątoedycyjne są trochę nudne, gdy już trochę się pogra z tego D&D-ka i też nie sprawiają zbytnio wyzwań graczom. Natomiast czwarta edycja właśnie w budowie swoich potworów była nastawiona na to, żeby jak największe wyzwanie stawić graczom i właśnie stąd też te aury. Tak, zresztą czwarta edycja miała dużo takich elementów, które były bardzo ciekawe pod względem mechanicznym, ale były ciężkie do kontroli i do, nazwijmy, do śledzenia. Pamiętam ze wszystkie ciągłe obrażenia powtarzalne co rundę, na które rzucało się kolejne rzuty obronne i tak dalej. To były takie znaki rozpoznawcze czwartej edycji. Tak. Ale zgadzam się, że w praktyce, kiedy się w nie grało, no pomijając fakt, że były one ciężkie do prowadzenia, to budowały taką bardzo fajną złożoność na polu walki, że trzeba było brać pod uwagę wiele czynników jednocześnie. No i zdecydowanie było to świetne. Jeśli o mnie chodzi, to dla mnie takim moją ulubioną zdolnością mechanicznie, bo chciałem powiedzieć, moją ulubioną zdolnością fabularnie jest zdolność przyjmowania kształtów innych istot, czyli taki doppelganger. To jest moja ulubiona zdolność. Wiadomo, jakie to niesie ze sobą potencjał fabularny. Można rozsiać na tym takie intrygi, że ho, ho. Naprawdę mój ulubiony, tym bardziej, że lubię takie istoty naturalne, tak jak mówiłem, jakieś demony, to zawsze takiemu można dać zdolność przybierania postaci ludzkiej i można intrygować pół kampanii w ten sposób. Ale skoro wylądowaliśmy bardziej w tematach bojowych, to ja mam taką bardzo prostą zdolność, którą bardzo lubię, jeśli chodzi o tematy mechaniczne, i jest to niewrażliwość na jakiś typ obrażeń, najlepiej powszechnie występujących. Może to być na przykład całkowita niewrażliwość na broń, czy na raczej na obrażenia konwencjonalne, niech będą również magiczne, bo tam od pewnego poziomu to każdy ma już broń magiczną, więc to się sprowadza do tego jednego. I to potrafi budować taką bardzo fajną, bardzo fajne wyzwania na sesji. Wydaje mi się, że to byłaby, że ta prosta zdolność niewrażliwości na konwencjonalne obrażenia potrafi zbudować takie krótkie, małe historie na sesji, jak próbowaliśmy pokonać tego jednego potwora, że to jest naprawdę coś ciekawego. Zresztą poruszyłeś temat, że miałeś dwa swoje ulubione takie zwycięstwa, czy przepraszam, dwa starcia, które tak bardzo lubiłeś.
na moich sesjach. Jednym z nich było Lamentations of the Flame Princess i dotyczyło, tak powiem jeszcze słuchaczom, że chodziło o potwora, który się regenerował tak naprawdę ad infinitum. Nie dało się go pokonać. Jest to potwór występujący w gotowej przygodzie wydanej do Lamentation of the Flame Princess, więc tutaj taki mały spoiler alert. Przygoda nazywa się God That Crawls i właśnie tam mamy takiego potwora, który nawet jeżeli zostanie pobity, to on się regeneruje cały czas, nawet jeżeli zostanie sprowadzony tam do zera, czy do ujemnych punktów życia i gracze tak naprawdę muszą nad nim uciec. Więc to nawet, że on był taki niepokonany, że żaden środek w dyspozycji postaci nie był w stanie go pokonać, przezwyciężyć, on tworzył to właśnie tą całą przygodę i uważam, że to też było ciekawe doświadczenie, starcie się z potworem, którego nie można pokonać, ale można go było przechytrzyć. Można go było przechytrzyć na bardzo wiele sposobów, on nie był w żadnym wypadku inteligentną opozycją w przygodzie, i przygoda miała swoje napięcie. Nie udało się nam niestety z przyczyn takich niezależnych jej całkowicie dokończyć. Dlatego mogę powiedzieć, że ta prosta zdolność, niewrażliwość na coś powszechnego, do czego gracze mają dostęp, uważam, że to jest najciekawsza zdolność mechaniczna. Na pewno wymusza to na graczach takie myślenie, okej, dobra, to co musimy zrobić, jak musimy się przygotować, jeżeli są świadomi w ogóle takiej niewrażliwości właśnie ze strony przeciwnika. Natomiast jeżeli okaże się w trakcie walki dopiero, że taka niewrażliwość występuje, to trzeba zacząć planować, trzeba zacząć myśleć nad planem ucieczki i to też na pewno mogą wyjść z tego bardzo fajne sytuacje na sesji. Tak, generalnie są takie klasyczne potwory, które wykorzystują tą zdolność. Jedną z nich będzie klasyczny troll. Tylko ta zdolność zazwyczaj jest całkowicie ignorowana, zapominana przez metawiedzę graczy, którzy wiedzą, że w D&D trolla należy potraktować ogniem lub kwasem, żeby zatrzymać jego zdolność regeneracji. A tak naprawdę, gdybyśmy podeszli do tego potwora z całkowicie świeżym umysłem i nie mieli tej wiedzy, że musimy wykorzystać jedno z tych dwóch źródeł obrażeń, by ostatecznie zgładzić bestię, wówczas mamy do czynienia z nie lada problemem, tak? Bijemy go cały dzień, on cały czas się regeneruje, nie możemy go zabić. Jeżeli gracze nie mieliby żadnej wcześniejszej wiedzy na temat trolla, to daje to bardzo ciekawe wyzwanie. A tym bardziej, że troll jest dużo cięższym wyzwaniem niż ten potworek z przygody God That Crawls, bo troll jest szybki, zły, silny i generalnie potrafi zdecydowanie sforsować niejedną przeszkodę, żeby dorwać graczy, czy postacie graczy. Tak. Tak więc to jest bardzo ciekawa dla mnie zdolność. Buduje bardzo wiele fajnych sytuacji. Już rozmawiamy ponad godzinę. Wydaje mi się, że wypada powoli kończyć nasz podcast. Krzysiek, twój kanał, zostawiam ci zamknięcie naszej rozmowy. Proszę, oddaj głos. Okej, to w takim razie do wszystkich, którzy nas słuchają, jeżeli ktokolwiek dotrwał do tego momentu i podobało wam się to, co słyszeliście, to dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że tego typu forma jest dobra, że czy zgadzacie się z nami, czy nie zgadzacie się z naszymi poglądami, czy może chcielibyście usłyszeć jakieś konkretne tematy, które poruszyliśmy tutaj szczątkowo, a może chcielibyście, byśmy skłonili się nad nimi dużo bardziej. Dajcie znać, jeżeli podcast się podobał, to dajcie łapkę w górę, jeżeli się nie podobał, dajcie łapkę w dół i do usłyszenia następnym razem.